kolano do środka. Na początku kontrolujemy stopy, tak, wchodzimy na jedną stronę, tak, ale on nie blokuje. Jego kolano blokuje, ręce blokują i ciężko jest się dostać. Więc ja teraz chcę obrócić go na drugą stronę. Łapię go za nogawkę, wychylam się do przodu i wchodzę kolanami blisko jego biodra. Okay? Tutaj te kolano od razu do jego biodra, odpycham jego nogę i kładę go na drugą stronę. W tej pozycji nie zostaje, tak żeby on mi nie uciekał tutaj, tak? Tylko od razu kolano do jego biodra, kładę się niziutko, idę pod jego głowę. Ta ręka od razu otwiera jego łokieć, okay? Żeby z dosiadu gdzieś tam nie spać, bo on będzie próbował uciekać, tak? Chcę go od razu rozpłaszczyć, więc idę pod jego łokieć, pomagam sobie drugą nogą, tak? I tutaj od razu jadę wysoko. Okay? Teraz jemu będzie trudniej po prostu uciec. Kolana blisko. Tutaj siadam wysoko. Łapię jego rękę i jego głowę razem. Tak? Jeżeli jego ręka jest tutaj przy głowie, to znowu on ma problem z ucieczką. Tak? Próbuję zabrać tą rękę, tak? Tutaj jest ciasno. I teraz robię sobie dźwignię, tak? Pierwsza rzecz, jego łokieć w tą stronę się zgina, tak? No to robię sobie tutaj taki klucz, hop, jeszcze dźwignia, ale on zaczyna się obracać, tak? Łokieć idzie w górę i teraz już mi ciężko będzie zrobić tą dźwignię. Więc co robię? Podjeżdżam kolanem wysoko i zaczynam obracać się na tą stronę. Od razu tutaj kolanami łapię jego rękę. Tak? Idę do balachy. Teraz mogę przełożyć nogę przez głowę, ale czasami przeciwnik siada jeszcze dalej, więc zaczynam go podciągać. Okay? Już zobaczcie, że ta noga jest tu, tak? Mogę wejść za plecy, poprawiam sobie pozycję albo od razu łapię duszenie, tak? I idę w ten sposób tu, do duszenia na przykład, tak? Albo wracam do dźwigni. Więc jeszcze raz. Cały ruch. Przechodzimy sobie gardę. Tu jesteśmy w środku. Niziutko. Tutaj ja nie mogę pozwolić, żeby on mnie odpychał. Tak, daleki uchwyt. Mogę złapać za jego bark. Otwieram łokieć. Nogi. Podjeżdżam. Tutaj go składam. Tak, i atakuję jego rękę. Tak, bo może tutaj on klepnąć. Można tutaj zrobić taką małą dźwignię na łokieć. Ale on obraca, tak? Zaczyna się skręcić. Więc ja wjeżdżam tu. Mogę się położyć i iść do balachy. Mogę też wchodzić na niego. Tylko pamiętajcie, żeby ta noga była pod ręką przeciwnika. Tu, z tej strony. Weźmy jak z tej strony, żeby nie było. Tak? Czyli tu. Hop. I teraz siadam na tą stronę. Okay? Lub tak jak było wcześniej, z tej pozycji zaczynam wyciągać dźwignię, siada, podciągam go bliżej siebie, łapię duszenie. Jeżeli tą rękę będę mu pilnował, to się nie obróci, tak? Bo jak nie mam tej ręki, to on mi zaczyna się obracać. Ok, ćwiczymy.